Nieprawdopodobna sytuacja. Robert Lewandowski wygrał klasyfikację Kikera. Pierwszy Polak w historii, który wygrał klasyfikację Kikera bardzo ciężką, tak naprawdę klasyfikację. Na czym ona polega? No i to się tak naprawdę nie udało się, bo to zapracował sobie Robert Lewandowski, ale po raz pierwszy w historii Tyle lat praktycznie musiał grać w Bundeslidze w Niemczech, żeby osiągnąć tę klasyfikację. Praktycznie Robert Lewandowski skompletował wszystko w Niemczech, co można praktycznie zdobyć. Dzisiaj przedstawię te osiągnięcia, a także tą klasyfikację klikera, na czym ona polega, no, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski wygrał do klasyfikacji kickera. Co to jest za klasyfikacja? To jest prosta sprawa, więc po każdym meczu praktycznie tutaj redakcja kikera wyznacza noty tak dla poszczególnych piłkarzy. No i po każdym praktycznie meczu jest pewna nota, tak, czy po prostu średnia, którą otrzymuje piłkarz. No i Robert Lewandowski, jeśli chodzi o wszystkie te mecze w Bundeslidze w minionym sezonie, podliczono praktycznie te wszystkie jego średnie i ma najlepszą tutaj średnią. Tak. Czyli można powiedzieć, że tak, w szkole po prostu dostaje się ocenę za każde sprawdzian lub kartyfikację. No, i potem jest ten pasek na końcu roku. No, to tutaj właśnie, tylko że ten pasek może uzyskać wiele osób. No i Robert Lewandowski, po podliczeniu tych właśnie not, był najlepszy w tym sezonie według właśnie kickera. Nieprawdopodobne osiągnięcie Roberta Lewandowskiego. Zaraz je po prostu dokładnie przedstawię, rzecz nie bywała. No więc tak. W ogóle tutaj nie było to takie proste, tak, bo wcześniej praktycznie Robert Lewandowski był bardzo bliski tego, żeby to wygrać. Natomiast sam Robert Lewandowski mówi w ten sposób, czuje się lepiej niż kiedykolwiek, tak właśnie powiedział. No i Robert Lewandowski, według tych, tego zestawienia kikera jest na pierwszym miejscu, bo tutaj warto powiedzieć, że te oceny są zupełnie inne niż w szkole. Do góry nogami. W szkole jak masz jedynkę, to jest najgorsza, a szóstka to jest najlepsza. Według Kikera jest to odwrotnie. Szóstka jest właśnie ta Najgorsza, a pierwsza to jest klasa światowa, międzynarodowa. Eee, najlepsza po prostu cena. No i teraz tak czo, czo, czołówka klasyfikacji Kickera wygląda w ten sposób. Pierwsze miejsce to jest Robert Lewandowski, średnia noty czy ocen to jest 2,42 Bayern Monachium. Drugie miejsce to jest Leon Gorecka 2,71 Bayern Monachium. Trzecie miejsce Thomas Miller, także Bayern Monachium 2,74. Lukas Hradecki, miejsce czwarte 2,75 Bayer Leverkusen, miejsce piąte Joshua Kimmich Bayern Monachium 2,78. Tak jak widać praktycznie to podium, a nie tylko podium, bo te praktycznie pięć miejsc na pięć miejsc, cztery Pierwsze pięć miejsc, 4 miejsca zajmuje Bayer Monachium. Nieprawdopodobna sytuacja, ponieważ Robert Lewandowski 4 lata temu był już drugi według tej klasyfikacji Kikera, ale to nie było tak naprawdę wielkie, znaczy było to osiągnięcie, ale nie było to jakieś spektakularne jeśli chodzi o historię, ponieważ był już Polak, który zajął drugie miejsce, był to dokładnie Piotr Nowak, który w sezonie 94 na 95 był właśnie na drugim miejscu, na pierwszym miejscu wtedy był Matthias Sammer, który rok później zdobył złotą piłkę, france football Więc tak właśnie tutaj wygląda ta sytuacja, tak? Jeśli chodzi o to zestawienie, nieprawdopodobna sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no i tutaj warto powiedzieć, że Robert Lewandowski też pobił rekord Piotra Nowaka z tego względu, że właśnie że właśnie po prostu miał lepszą ocenę, tak, niż Polak ćwierć wieku temu, wtedy miał ten Polak 2,54, Piotr Nowak miał ocenę tej 2,54. Chociaż no, pamiętajmy, no w 90 latach praktycznie mieć taką ocenę, to no to jest mimo wszystko sukces. Tak, dzisiaj, jakby internet, media, yy, tak więcej po prostu jest tych informacji, gdzie piłkarz może się do tego przygotować do tych meczów i tak dalej. Czy wie w ogóle, jak pracować nad sobą? Tak, no kiedyś nawet nie, nie widziano, piłkarze nie zdawali sobie sprawy, że dieta może mieć, może mieć znaczenie. Tak, dokopinowali wagi, żeby waga była dobra, a tak, to jedli wszystko praktycznie, co, co można było zjeść. No, ale yy, oczywiście są też yy, głosy krytyczne, jeśli chodzi o kickera, tak. Niektórzy mówią, że po prostu te oceny Kikera nie mają dużego znaczenia. Chociaż trzeba powiedzieć sobie wprost, że w Niemczech Kicker dalej ma duże po prostu, e, dalej zbrany pod uwagę, tak, e, cieszy się dużym szacunkiem. Na przykład Tomek Urban powiedział w ten sposób, a więc no Bayern Bayernu Manachium, cytuję, powiedział w ten sposób, dla sportowych faktów.wp.pl. Kicker bywa obśmiewany przez dziennikarzy nowego pokolenia, którzy bazują na liczbach, na piłkarskiej matematyce, mówią, że w kikerze pracują starsze dziadki, tak powiedział właśnie Tomasz Urban, tak? Komentator, właśnie Eleven Sport. No i też Tomar Urban. W tym samym wywiadzie dla sportowych faktów przyznaje, ale Niemcy są przywiązani do tradycji i szanują Kikera. To odnośnik i medium, które ma renomę i środowisku ciągle wiele znaczy. Klasyfikacje, rankingi i wybory Kikera swoją wymowę mają, tak właśnie tutaj powiedział. Natomiast tutaj rzeczywiście Robert Lewandowski dokonał rzeczy nieprawdopodobnej, czyli znalazł się na tym pierwszym miejscu, tak, właśnie według oceny Kikera, tak, według właśnie tutaj oceny Kikera. Pomimo tego, że przecież Bayer w ostatnich latach praktycznie zdominował Bundesliga 8 razy, był, zdobył tytuł Mistrzowski, tak. Robert Lewandowski też po prostu świetnie się prezentował, zdobywał gole. Praktycznie Robert Lewandowski, jeśli chodzi o Niemcy, wszystko zdobył. Brakuje mu tylko dwóch rzeczy: Ligi Mistrzów, zdobycia oraz zdobycia złotej piłki, tak. To są te rzeczy. Chociaż na Ligę Mistrzów ma duże szanse, także na złotą piłkę, także tutaj byłby pewnie spełniony. Natomiast Robert Lewandowski bije wszelkie rekordy. Tak? Na przykład, zobaczmy sobie taką sytuację. Teraz mamy rozgrywki Ligi Mistrzów. No, zostały przerwane brutalnie przez koronawirusa, ale w sześciu występach praktycznie Robert Lewandowski zdobył 11 goli. E, tak? e, taki wyczyn tylko w historii miał dwóch piłkarzy to jest Ronaldo oraz Messi. Nawet Cristiano Ronaldo powtórzył ten wyczyn trzykrotnie, tak, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski no, ma wszelkie po prostu, bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o Bundesligę. Najszybciej zrobiony hat tak, potem najwięcej ma bramek jako obcokrajowy z Bundeslidze, najwięcej bramek po prostu w lidze w sezonie jako zawodnik zagraniczny. No, 30 teraz te 4 gole. Także no wszelkie praktycznie tytuły mistrzowskie. Co ciekawe, no właśnie brakuje mu tej Ligi Mistrzów, którą przegrał. Przecież jak był jeszcze z Borusją, Dortmund podejmował wtedy Bayern Monachium, to akurat tą Ligę Mistrzów przegrał tą właśnie ligę mistrzów wtedy przegrał, mógłby właśnie zdobyć. Natomiast w samym Bayernie Monachium też już mu ciężko znaleźć następców czy osoby, które miałyby więcej tytułów. No, można powiedzieć, że jedynie mistrzem Niemiec więcej razy, bo dziewięć razy był Frank Ribery, David Alaba, czy Thomas Miller, a tak praktycznie wszyscy piłkarze że mają gorsze statystyki od Roberta Lewandowskiego. Co ciekawa sprawa też jest, jeśli chodzi o króla szczelców, no bo teraz Robert Lewandowski został także królem strzelców. Robert, Robert Lewandowski był pięć razy królem szczelców, natomiast Gerd Miller był aż siedem razy królem szczelców, tak Siedem razy praktycznie królem strzelców. No więc tak wygląda ta, to, to zestawienie tutaj, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i tutaj Kickera. No Kiker, jeśli chodzi o te oceny, tak od jednego do sześciu, to praktycznie przyznaje te oceny od 57 lat. Więc no dla wielu osób one są praktycznie wyznacznikiem. No, ale Robert Lewandowski teraz właśnie tego dokonał, tak? Teraz to zrobi, zrobił. No Gorecka zajął drugie miejsce, miał 2,71 tak, czyli wyprzedził praktycznie tutaj go. Goreckę o 0,29, chociaż Goreckie ma dobre występy, ale tutaj ja bym powiedział w ten sposób, że Gorecka, Gorecka, jeszcze ma potencjał, żeby poprawić, tak, swoje występy swoje, po prostu popracować nad, nad swoją grą. Natomiast, no, no, przede wszystkim Robert Lewandowski jest rozliczany, tak, ze skuteczności, z tych bramek, które zdobywa, to też jest kluczowa sprawa, jeśli chodzi o, o Roberta Lewandowskiego. Natomiast właśnie raz Robert Lewandowski w tej statystyce, tak, w, ty, w, w tym, w Sebistic Kikera był na drugim miejscu. To był sezon 2015-2016. Wtedy jednak wyprzedził go ostatecznie Henry Michitarian, tak on go po prostu ostatecznie wyprzedził, no teraz wiadomo, że tej konkurencji nie ma, bo Michitarian już nie gra w Bundeslidze, więc to zupełnie inaczej wygląda. Zresztą wielu tych konkurentów, które miał Robert Lewandowski, tak jak na przykład teraz Timo Werner, no odchodzą od tej Bundesligi, Timor Werner do Chelsea, Londyn, tak, Michitarian do Arsenalu przecież poszedł i tak dalej, ci zawodnicy praktycznie później odchodzą. Co ciekawe, tutaj Robert Lewandowski sam nie przykłada takiej dużej wagi do tych wszelkich rekordów i statystyk. Bo on na przykład został zapytany w wywiadzie Batanda TV Sport na temat właśnie tych rekordów, że my tu w Polsce śledzimy te rekordy, tak? Jak on pobija kolejne rekordy, takie i takie i tak dalej. I właśnie tutaj było pytanie do, do Roberta Lewandowskiego, czy on to śledzi? On mówi, że kompletnie tego nie śledzi, tak? Oczywiście jest to dla niego miłe, sympatyczne, na pewno po prostu tutaj tak krzepiące natomiast on nie wychodzi jakby na boisko, o dzisiaj popełni, po, po, pobije ten i ten rekord. Tak? No na pewno to jest fajna sprawa, no, z drugiej strony to też byłoby demotywujące, tak wychodzić na boisko i mówić, kurczę, no ja dzisiaj muszę straszyć dwa gole po prostu, bo jakiś tam piłkarz miał po prostu ten wyczyn, ja muszę teraz zdobyć dwa gole, żeby go pobić. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski no, zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację kickera, którą przecież tyle lat tak ciężko było mu zdobyć, bo występuje w Borussi, znaczy w Niemczech praktycznie od 2010 roku, tam od Borussi do bo potem przeszedł do Bayernu, Monachium, natomiast nigdy praktycznie nie był pierwszy w tej klasyfikacji Kickera. Nigdy praktycznie nie był pierwszy w tej klasyfikacji Kickera. No a te oceny Kickera są bardzo ostre, tak, to nie są na wyrost, albo jakieś sprzyjające jednemu klubowi, to są oceny bardzo ostre, które no, surowo oceniają po prostu piłkarzy pod danym meczu. Natomiast no to też pokazuje, tak, no, że Bayern Monachium zajmuje pierwsze miejsce Miejsce. Pierwsza piątka to praktycznie cztery zawodniki z Bayernu Monachium. Nie ma to w tym przypadku, tak? Tak to właśnie wygląda. Także nieprawdopodobny wyczyn Roberta Lewandowskiego. Ok, to wszystko, na dzisiaj Dzięki za oglądanie. Dzięki, nie, jeszcze Nie subskrybujesz to dostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, bo właśnie ten filmik i, i to ta po prostu ten wyczyn Roberta Lewandowskiego przechodzi do historii. O tym się będzie pewnie wielokrotnie wspominać w przyszłości, że był taki piłkarz jak Robert Lewandowski, który świdrował wszelkie rekordy. To wszystko. Wszystko się. pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.